I tam coś to zacne moby na buście, no. Jakże szanowane kiedyś dwar w gwardy, nie? O, mamy szmatkę, udało się! Dobra. Och, och, super! Widzę, że ludzie jeszcze śpią, albo skacowani, albo śpią, albo skacowani, albo skacowani śpią. Ktoś to wstaje o tej godzinie, to dlaczego? Albo przez przypadek, albo dlatego, że tak codziennie wstaje i ciężko mu się odzwyczaić i dłużej pospać. Albo ma małe dzieci. Albo po prostu go obudziłem. Jeśli tak jest, to przepraszam. Kurde, muszę popić. Jadłem na śniadanie wafle ryżowe z tym. Z masłem orzechowym mi się tak do zębów poprzeczypiały. Trochę lepiej. Wczoraj brole tu ekspił. Oni robili tu bestiary, wiesz? Jednak te kryty tam wchodzą co chwilę. Tak, bo tutaj chodzi o to, że ta nowa broń, widzowie, moi drodzy, ma obrażenia od lodu i to jeszcze dodatkowy... Ja pierdolę. Właśnie, to ta broń ma kryta dodatkowego, czy dodatkowy ma na licz? Tak. Kryta. Kryta. No to ma właśnie... I ma trzy sloty, czyli ja jeszcze mam jednego life licza dodatkowego, ale to i tak... No to właśnie No to nie wiem. Ej, kurwa! Uwaga! No się wywalił. Stój, wybijmy tą kratę. Zostaje poczęty w taksówce, to zostaje taksówkarzem. Tak? Jak Happy, odbierałeś kiedyś płód? On płód odbierał, porodu nie. No, płód odbierał, poród znaczy, Boże, Jezus, nie jest. Przepraszam. Ja, to był ten jeden z tych. Nie, to nie miał być żart. Czarny humor to był. Nie, dobra. Nie, to miało być, wiesz. Miało być zabawnie, a wyszło trochę creepy. Ciąży, czy odbierałeś, no. Ja. Jezus, Maria. Ale jechałem kiedyś z panią, która Jezus, bardzo źle się czuła. No. Starszą kobietą, ale na maksa widać, że coś jest nie tak. Karetka po prostu powiedziała, że będzie do 20 minut. No. I jej szybciej było zamówić tą taksówkę. I ja z nią przez cały Wrocław jechałem na ostry dyżur. Nie patrzyłem na światła, na nic nie patrzyłem. Dosłownie leciałem jak tylko bez syreny, nie? I bez koguta. I co? No i dojechałem szczęśliwie. Odebrali ją. Nie wiem, co widziałem. No od razu na wózek i zemdlała. Od razu jak na wózek usiadła, to zemdlała, nie? No szlak. Starsza pani mówi, że tak się źle czuje, że nie wiem, jakiś... No nie wiem, co to mogło być. Dostałeś jakiś order czy medal? Nie, wiesz... Od razu pojechałem. A, virtuti taksówkari. Przerażony byłem trochę, wiecie. Nie już tak wyglądała. Kurwa, tak konająco, nie? Okay, ja też miałem taką sytuację. Kebaba ostrego zjadła. Ja miałem... Jezus Maria, ty to jesteś bez serca, kurwa mać. Kurwa, ty skurwy synu. No, ale z ciebie kuta straszny, no. No Jezu, trzeba wszędzie znaleźć sposób do żartu. Tak. Widzę, że szukasz żartu tam, gdzie ich nie ma. Gada do mnie, a gada o płodach w taksówce, no to wiesz. Tu wchodzimy, pajda chleba, tu się nic nie dzieje złego. Chodźcie, nie bójcie się. Tu idziemy przez mostek. Tu też pajda chleba, bo tu są DL-e. Wchodzić. Dawać szybko. I po prawej stronie macie ten, rope. Miejsce na linę. I proszę tu odblokować. Każdy ma być w tym miejscu, gdzie są te dwie dziury. Za tymi ognikami. Nie idź tam RPG-iem. Kurwa, ziomuś padł, no. Ile tu ludzi padło? A ten backpack ma, patrzcie. Jezus Maria, chłopie, co ty tu masz? Co on tu ma? To jakiś ten, pobierzy świat, jakieś kartki zbiera. Trochę mnie kusi, żeby zacząć na morze grać. Słuchaj, Paweł, jak masz pieniądze, to jest do sprzedania zajebista postać. Najlepsza postać, najlepszy druid, jeden z najlepszych druidów na zielonym Batleju. To kosztuje 280 libia coinów. Jeśli masz wolne 50 tysięcy złotych, to śmiało. To śmiało, nie ma się nad czym zastanawiać. Na biednego nie trafiło, ty pewnie hajsu to tam zarabiasz sporo. Nie wiem, ile dostaje. Nie wiem, ile dostaje pilot śmigłowca, ale to są pewnie duże pieniądze. Jeszcze za granicą, nie? Wywaliłem się. O Jezu, tu się ktoś wywalił, panowie, no. Ile tu ludzi padło, patrzcie! 8 osób tu padło, panowie, no co? Kurwa mać, no. Jezus Maria. Później policja zła, bo policja bije.
Najbardziej, największa głupota po pijaku się wykłóca z gliniarzami. To jest największa głupota, jaka może być. To komu chce coś udowodnić? Jesteście już od razu na przegranej pozycji, skreśleni. Nawet jeśli mielibyście rację, to góra, to możecie wylądować w tym, na wytrzeźwiałce. Jest info, dzisiaj po 10 ma być test serwer, Mentos. Jak kłamiesz, to co najmniej timeout dla ciebie będzie. Kłótni z policją nie ma nic dobrego. To tak jak się kłócicie z żoną. To tak jakbyście się pokłócili z żoną przed porą obiadową, a jesteście głodni. Się kłócicie i wiecie, że już nic później nie zjecie. Ona już nie zrobi tego obiadu, a miały być kluski. Miał być rosół, miała być modra kapusta, kluseczki, kotlecik. A tak gówno dostaniecie. A tak zupkę chińską możecie sobie zjeść. No właśnie. Słuchajcie. Darek został patronem. I to świeżym patronem, więc szybkie samochody, piękne kobiety, smażone kotlety, paprykarze, cebularze, wodne rowery, śnieżne skutery. Dziękuję bardzo. I ty również możesz zostać patronem. Chcesz zostać patronem, nic ciężkiego i wysypiać się bardziej, jeśli jesteście zmęczeni na co dzień. Jeśli to nie jakiś niedobór magnezu czy coś. Po prostu nie macie patrona okrągłego. Naprawdę, zaufajcie mi. Budzicie się, coś was łupie w krzyżach, coś was boli. Martwicie się różnymi sytuacjami, albo nie macie powodzenia płci przeciwnej, bo tej samej, no nie wiem, w zależności od upodobań. To po prostu nie macie patrona ukrojonego. Jak będzie patron, wasze życie się odmieni. Zbierać się zbierze ręcznie. Ale ile wtedy dni expa będzie? Dokładnie. O, to już wiemy, czemu tu ziomusia nie ma. Patrzcie, co tu się stało. Świeża krew. First blood. Z deeplingami nie ma żartów. No i tutaj jeszcze informacja na YouTube. Tu padł kolega. My tutaj jesteśmy, bo bijemy sobie deepling guardy. Są na buście. Deepling guardy. To będzie na shotach, dlatego taka informacja. I tutaj można zrzucić z niego oxtaila, czyli item na mounta, na płaszczkę. No i jeśli nam wypadnie, to też są na shotach, zobaczycie. Pozdrawiam YouTube. Jak jest na buście, to jest dwa razy więcej expa, dwa razy szybszy respawn i dwa razy więcej luta właśnie. Pozdrawiam YouTube. No szczerze, że nie zawiodłem się na Cipsoftie, jak zawsze coś spierdolili. Będzie rebalance na 100%. A, ekseta na 4 kratki. No to nie na całą mapę. To i tak sporo, nie? Tak, no to jest zajebiste. To dla postaci no to magicznych mega, no to... super. Wiesz. Odklei się potworek gdzieś tam. Ta, jeden. Exeta. A Zenos już nie musi tyle Exety używać. Może ją kupić w końcu. No musi kupić, wiesz. Patrzcie, co tu się dzieje, pa. Wiesz, jakieś błędy, fioletowe kwadraty mi tu biegają. Patrzcie tu, co się dzieje, pa. Ładna ta tibia, co? Patrz, ty X-Raya mam. Ja widzę, co się dzieje piętro niżej. Kiedyś trzeba było haksy używać w tibii, żeby widzieć, a teraz normalnie widzę, co się dzieje pode mną. O Jezu, to co tu wygląda, patrz. Się wydaje, że szef Cipsoftu też gra palkiem i dlatego tak. Jezu, co to ma być, nie? Co Cipsofty? Co to jest? No czytaj ten czat do chuja. No co zrobili ze starymi postaciami? No nie wiem, no muszę... co myślisz co? Mateusz Dragon Wielki, no nie wiem. Uderzył się małym palcem u nogi, sprzedał postać, następnie drugiego dnia przyszła do niego babcia na kawę. No nie wiem, nie znam historii każdego gracza, no. Wiem, że grali, teraz nie grają, możliwe, że grałem pod innym pseudonimem. Nie wiem, naprawdę. Nie śledzę życiorysów tych legendarnych postaci, jak Seromontis, Buble i tak dalej. Nie mam pojęcia. Nie no... MDW przestał grać, jak obniżyli, też był taki kiedyś update, że obrażenia magicznych postaci zmienili o połowę. Gaz się zrespił, no kurwa. W gaza będziesz mógł postrzelać z łuku, zajebiście.